Monika Richardson przyznala się do zdrady, później dopadła ją karma. Monika Richardson jeszcze na początku pandemii nazywała się Zamachowska. Wówczas była bowiem oddana żona swojego trzeciego męża, Zbigniewa. Dziś formalnie nadal sama małżeństwem, jednak od około 2 lat nie leczy ich zupełnie nic. Aktor odszedł bowiem do innej kobiety, mianowicie swojej koleżanki po fachu, Gabrieli Muscale. Tuż po tym, jak wyszło na jaw, że nie są już razem, Monika udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o końcu swojego trzeciego małżeństwa. Wiele osób zastanawiało się wówczas, która ze stron zakończyła związek i z jakiego powodu. Monika Richardson, wtedy jeszcze Zamachowska, postanowiła definitywnie rozwiać wątpliwości. W rozmowie z Wprost wyjawiła, że została zdradzona przez Zbigniewa Zamachowskiego, który z dnia na dzień wyprowadził się z ich mieszkania na warszawskim Zoliborzu. Uświadomiłam sobie, że byłam naiwna, że miałam w głowie fałszywy obraz rzeczywistości. Wydawało mi się, że klopoty, które mieliśmy, ze zdradą zawlacznie, to byle klopoty jak w innych związkach, wyjawiła wówczas. Zbigniew Zamachowski, w przeciwieństwie do żony, unikał wypowiadania się na ten drażliwy temat. Początkowo ukrywał także swój nowy związek, jednak kiedy paparazzi wyśledzili go z Gabriela Muscala, przestali zaprzeczać, że leczy ich coś więcej, choć do dziś ich związek jest dość skryty i nie afiszuje się z nim. Wkrótce po odejściu męża Monika postanowiła wrócić do nazwiska, z którego była kojarzona, gdy zaczynała karierę w show biznesie. Richardson nie jest jednak jej nazwiskiem panieńskim. Tak nazywał się jej pierwszy mąż, o którym mało dziś kto pamięta. Will Richardson wyznał w jednym z wywiadów, że nie ma nic przeciwko, by ex żona ponownie nosiła jego nazwisko. Była dziennikarka, która obecnie próbuje swoich sił jako bizneswoman, szybko pocieszyła się po odejściu Zbigniewa Zamachowskiego i związała się z mającym długi biznesmenem Konradem Wojterkowskim. O Zbigniewie, którego żona formalnie wciąż jest, niechętnie wspomina. Akt małżeński również niespecjalnie jej przeszkadza, gdy do dziś się z nim nie rozwiodła i, jak wyznała w jednym z wywiadów, wcale jej się do tego nie spieszy. Co ciekawe, choć sama ubolewała, że została zdradzona przez Zbigniewa Zamachowskiego, to w przeszłości sama również dopuściła się niewierności. Powiedziała o tym w jednym z niedawnych wywiadów, gdy gościła u Moniki Jaruzelskiej. Nie jestem święta i też byłam niewierna w związku. Było to dawno temu i byłam wtedy niedojrzała. Ale wiem też, jak to jest być po tej stronie zdradzającej, wyjawiła. Ale to nie wszystko, co wówczas powiedziała. To jest zachowanie patologiczne, za które się płaci. To nie jest bezkosztowe. To nie jest sytuacja, w której otrzepuję się i mówię sobie, że nieważne, bo to był tylko seks dla sportu. To jest tak, jak z aborcją i innymi bardzo brzemiennymi w skutkach decyzjami, które podejmujemy. Nigdy bym ich nie potępiła, bo jestem ostatnia, która ma prawo rzucić z kamień. Ale ostrzegam, to nie jest bezkosztowe, wyznała Monice Jaruzelskiej.